Kiedy z ogródka przed miejskim ośrodkiem kultury przy ulicy Norwida zaczyna dobiegać głośna muzyka i z daleka już widać tańczące pary, to niechybny znak, że właśnie odbywa się tam kolejny piknik seniora, zorganizowany przez Legionowski Oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Tegoroczna impreza dla członków związku odbyła się w ubiegłą środę. Dzisiejszy nasz piknik i nasze spotkanie jest pod tytułem Zaczynamy po 40. Zadałem pytanie wszystkim, skąd się wziął pomysł na tego typu tytuł. No, było milczenie, a przecież w ubiegłym roku obchodziliśmy 40-lecie, czyli zaczynamy jak gdyby młodzi, raczkujący ludzie od 41 roku. A zrobili to jak zwykle z przytupem. Najważniejsze w trakcie pikniku były oczywiście tańce, ale oczywiście nie samymi pląsami senior żyje. Zanim na placu przed Miejskim Ośrodkiem Kultury pojawiły się tańczące pary, z krótkim recitalem wystąpił chór Erin oraz legionowski parodysta Andrzej Maroszek. Wystąpił też akordeonista z kapeli z Chmielnej. Dla seniorów przygotowano też oczywiście ciepły posiłek. I uważam, że te atrakcje plus świetna muzyka plus troszeczkę jedzenia na dzisiejszy wieczór zupełnie. Tego samego zdania byli też sami zainteresowani. Co roku przychodzimy i zawsze jest przyjemnie. Możemy się spotkać w swoim gronie i nie tylko, bo nowi przybywają. No wspaniale jest, słoneczko przyświeca i muzyka gra, i także jest wesoło. Bardzo mi się podoba. Przede wszystkim pogoda się udała. Ze słonecznej aury oraz wszystkich przygotowanych na ten dzień atrakcji skorzystało ponad 300 członków związku. Jestem bardzo zadowolony, że przybyli na nas tyle zaproszonych, wspaniałych naszych członków, że się bawimy, że jest to impreza, która usłychać w Legionowie i widać, a jest to bardzo duża reklama dla związku. Taneczna zabawa pod chmurką trwała do 22:00.